Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego dzisiaj biorą udział Mariusz, Ewa, Janusz, a ja na imię mam Mariusz. Chciałbym, żebyśmy to studium Biblii rozpoczęli wspólną modlitwą. Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za to, że mamy Twoje Słowo w naszych rękach, że możemy czytać wspaniałe historie, które mówią, w jaki sposób Ty prowadziłeś swój naród w przeszłości, po to, aby wyciągać z tego właściwe wnioski i pewną zachętę i nadzieję dla nas dzisiaj, ponieważ czujemy się Twoim ludem i wierzymy, że Ty nas również prowadzisz do tej wspaniałej, nowej ojczyzny, którą nam obiecałeś przez Pana Jezusa. Dlatego bądź z nami, błogosław to wspólne studium, błogosław wszystkie myśli, błogosław też wszystkich widzów, którzy razem z nami łączą się. Niech błogosławieństwo Twoje spłynie na nas. Prosimy Ciebie o to przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Moi drodzy, czytamy Księgę Powtórzonego Prawa i ona zaczyna się takimi słowami. Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela za Jordanem, na pustyni. Stąd chyba ten temat dzisiejszego rozważania. Mówimy o pewnej historii, którą opowiada Mojżesz. Ale też chyba mamy taką świadomość, że kiedy przez ten tydzień zastanawialiśmy się nad wieloma treściami, o których chcemy teraz porozmawiać, to gdzieś przyświecały nam ciągle takie słowa pewnego motta, pewnej myśli, którą zwerbalizował apostoł Paweł, kiedy w Nowym Testamencie mówi o tamtym czasie, o tym samym czasie, o którym mówi Mojżesz, a stwierdził on tak. Wszyscy ten sam duchowy pokarm jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że można oczywiście skoncentrować się na historii, czy na historii, którą przedstawia Mojżesz. I tak czasami jest, że ktoś, kto mówi, jest jakby głównym bohaterem, na nim się kieruje uwaga człowieka, którego słucha, podczas gdy apostoł Paweł, kiedy mówi o tym samym, zwraca uwagę, że takim bohaterem tej księgi wcale nie jest Mojżesz. Mojżesz spisuje pewne rzeczy, ale bohaterem, który rzeczywiście jest odpowiedzialny za tamte wydarzenia, za błogosławieństwa, za prowadzenie, za zbawienie, którego ten lud doświadcza, jest Jezus Chrystus, w cudowny sposób działający w tamtym czasie. A więc w tym kontekście chciałbym, żebyśmy rozważali te różne historie. Niemniej chyba jest to pora, żebyśmy rzeczywiście oddali to, co należy, oddać samemu Mojżeszowi i zobaczyć go w tej historii, którą możemy teraz rozważać. Możemy zwrócić uwagę oczywiście tylko dzisiaj na kilka aspektów związanych z jego życiem i z przekazem, który nam zostawił. Ale gdybyśmy mieli mówić na przykład trochę o Mojżeszu, nie wiem, może bardziej o jego, może nie dokonaniach samych, ale nawet w kontekście dokonań o jego charakterze, to co byśmy mogli o nim powiedzieć? Tak? Co nam się w ogóle nasuwa, jak słyszymy Mojżesz? Może najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, bo tak jest określony na kartach Pisma Świętego. No, taki człowiek dużego formatu, dlatego, że przede wszystkim bardzo skromny, bardzo, jak pokazała historia, kompetentny i jako przywódca utożsamia się z tymi ludźmi, którymi przez długie lata przewodził. Do tego stopnia, że w takich momentach kryzysowych, kiedy coś złego się działo, kiedy ludzie, którymi kierował, dopuszczali się zła i grzechu, on był gotów przyjąć konsekwencje na siebie po to, aby te konsekwencje nie spadły na ludzi mu powierzonych. Możemy też tutaj powiedzieć o tym, że był prorokiem. To on napisał też Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżeszową, gdzie jest odsłonięta w sumie tajemnica tego początku, jaki był, jak to się stało, że nasz świat powstał, co się stało w ogóle i dlaczego tak, a nie inaczej to życie tutaj na ziemi wygląda, skąd się to wzięło, kwestia grzechu. Człowiek wykształcony,
który jakby mógł podołać też pewnym, pewnym zadaniom. Wielki przywódca, organizator w sumie jakby powołuje to państwo po tej niewoli egipskiej. No a poza tym to, co powiedziałeś, to, co o nim jest powiedziane, że najpokorniejszy, skromny. Dość długo to trwało, zanim Mojżesz się stał takim, jakim był, jakim go znamy. Bo znamy jego historię, że otrzymał wykształcenie dość znakomite i rzadkie na dworze faraona. Ale 80 lat to zajęło Bogu, żeby tego człowieka ukształtować, żeby mógł z niego taki przywódca faktycznie zaistnieć. To nie było proste. To wymagało naprawdę dużo zachodu. Nawet Bóg to mógł, może przecież zrobić w ciągu jednego pstryknięcia palcem. A tutaj się okazuje, że jednak dał mu taki czas na przemyślenia, na doświadczenia, na wiele przeżyć, które potrzebował spędzić i doświadczyć, żeby móc zdać sobie sprawę, gdzie jest i faktycznie jego miejsce. Myślę, że Bóg prowadził go w taki sposób, w jaki prowadzi każdego człowieka. Lata życia to są lata dojrzewania, pewnych zmian, które doświadczamy. Ale zwróćcie uwagę, mówimy o tym przywódca, prorok, no wiele, wiele wspaniałych rzeczy widzimy w nim w ogóle autora pięciu ksiąg Mojżesza, kiedyś mówiono. Później okazało się, że wielu ludzi to postanowiło nawet poddać próbie, krytyce, zakwestionowało. Natomiast mówimy jednak o kimś, owszem, wszystko można zakwestionować. Natomiast jak czytamy Nowy Testament, to Pan Jezus o tym Mojżeszu mówi tak. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeżeli nie wierzycie jego pismom, to jak uwierzycie moim słowom? I Pan Jezus zwraca uwagę w liczbie mnogiej na jego pisma, na to, no, kiedy w Nowym Testamencie czytamy mają Mojżesza i proroków, to wszyscy wiedzieli, że chodzi o pięć ksiąg, o Torę. I tak rzeczywiście to było traktowane, więc kiedy tak zwracamy uwagę na jego osobę, to mówimy tak, no, charakter wspaniały i nie mówimy, że był bez grzechu. Nie ma podstaw, żeby mówić bez grzechu, bo jego słabości też możemy dostrzec, ale jednak jest to ktoś natchniony przez Boga, ktoś, kto nie... No właśnie nie jest takim historykiem, który odciska swoje piętno, tylko właśnie poddany Bogu spisuje to, co rzeczywiście jest faktem tamtych czasów, czy czasów, których opisanie się po prostu podjął. Natomiast mówiąc właśnie o tym charakterze, może zwróćmy uwagę na to wydarzenie, które było naprawdę takie no, w skutkach tragiczne dla narodu, opisane w 32 rozdziale Księgi Wyjścia. A są to wydarzenia już po tych wspaniałych słowach obietnic, tak, będziemy służyć Panu, wszystko, co powiedział, uczynimy i Mojżesz właśnie jest przez nas tam, w tym 32 rozdziale, widziany jako ten, który schodzi z góry z dwiema tablicami kamiennymi, na których spisane jest prawo Boże, 10 przykazań. Więc chyba nie pora, żebyśmy dzisiaj mówili o tych przykazaniach, ile żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się stało, i jak uwypuklony został ten charakter Mojżesza? Stało się to, co było, myślę, konsekwencją tego 400-letniego piętna, jakie na Izraelitach wywarła niewola egipska, bo faktycznie, jak my tak czytamy historię, to sobie nieraz myślimy, jak oni mogli tak postąpić, takie dowody Bożej bliskości, obecności, a tak szybko poparli bałwochwalstwo. I Mojżesz no faktycznie trochę się denerwował, bo sam fakt, że to co niósł, tak drogocennego, co dostało od Boga, rzucił w takim akcie desperacji i rozbił, bo już nie wiedział, co z tym robić dalej, ale
to nie był koniec postawy Mojżesza, bo wiemy, że Mojżesz jako taki konsekwencją tego czynu ze strony narodu było to, że Bóg się bardzo rozgniewał. My mówimy o Mojżeszu, że go poniosły nerwy, ale faktycznie tutaj mamy przekaz, że Bóg się rozgniewał, także powiedział dość mam tego narodu, ja go już nie chcę dalej widzieć, chcę ich zniszczyć wszystkich. Zniszczę wszystkich, a ciebie Mojżeszu, z twojej rodziny wyprowadzę nowy naród, rozmnożę i będzie dobrze. Widzimy, że Mojżesz jednak, chociaż to nie było długo, to jest zadziwiające, że to było dopiero, ile to było, rok? Może nie cały rok, jak on podjął się tego dzieła, które Bóg mu narzucił, że tak mu powiemy, bo on przecież się do niego nie wyrywał, że już potrafił zająć taką pozycję, że broni tego ludu, że wstawia się za nimi, że mało tego, że broni, ale wręcz chce za niego ponieść odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. I to jest właśnie to, co rzeczywiście nas zachwyca, bo spoglądamy na człowieka, który, zobaczcie, nie miał udziału w tych grzechach, których się ludzie dopuścili, w tym buncie, bałwochwalstwie, to nie był jego problem. I odniósł się do tego ze złością, ale gdy dochodziło do momentu, że być może skończy się życie tamtych buntowników, to powiedział, nie, ja jestem gotowy umrzeć za nich. Wiecie, można byłoby długo o tym mówić, ale widzimy charakter człowieka, który mnie zadziwia, wiecie. Ludzie czasami nie rozmawiają z sobą, są źli na kogoś i nie potrafią odpuścić, nawet jeżeli ten ktoś, ten drugi człowiek nic nie zrobi. Albo w porównaniu z tym, co tutaj się stało, błahostka zaistniała. A tutaj naprawdę stało się coś. Słuchajcie, jemu te tablice się nie, jakoś tak przez przypadek nie wymknęły z rąk. On nimi cisnął o ziemię. Takie to były emocje. Ale co innego emocje, co innego takie przeżywanie, a co innego miłość do ludzi, która jest po prostu niedościgniona. I dlatego, kiedy mówimy o kimś, kto jest tym przywódcą, to chyba to jest ten podstawowy warunek, który rzeczywiście zaistniał, prawda, żeby mógł ten lud prowadzić i wręcz doprowadzić do tej ziemi obiecanej. Ale może to też wynikać z tego, jaką miał relację z Panem Bogiem. Ja czytając ten 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, na przykład zwróciłam uwagę na 7 werset. To jeszcze Pan Bóg mówi, co się tam dzieje, jeszcze Mojżesz nie widzi tego wszystkiego. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza, zejdź na dół, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, dał upust swojemu zepsuciu. A w wersecie 11 Mojżesz jednak zaczął uśmierzać gniew Pana. Dlaczego, Panie, zapłonąłeś gniewem na twój lud, który z tak wielką siłą i tak mocną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej? Musiał się dobrze znać z Panem Bogiem, żeby w taki sposób rozmawiać, tak bezpośrednio. I później, kiedy ten 32 werset, teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Tutaj mowa odpuścić, czyli inaczej, Panie, ponieś ty ten grzech. Czyli jakie zrozumienie w ogóle i przyszłej ofiary Jezusa Chrystusa. Naprawdę to, co o nim mówi, chociażby ten rozdział, niesamowity człowiek, niesamowite relacje z Panem Bogiem i z tego może wynikać tylko dobro, tak, że w taki sposób mógł. Taki miał charakter, w taki sposób mógł troszczyć się o ludzi. Dobrze, moi drodzy. To taki fragment, który pokazuje jakąś, ale bardzo istotną cechę tego przywódcy. Natomiast kiedy spoglądamy już na Księgę Powtórzonego Prawa, to na samym początku prawie, w wersecie 3, zauważamy jedno z proroctw, z zapowiedzi, które były wypowiedziane wcześniej, które się spełniły. Proroctwo, które się spełniło, jeden z dowodów na to, że przekaz Słowa Bożego jest wiarygodny. Jakie to proroctwo spełniło się wtedy? No właśnie, kiedy dużo lat wcześniej, prawie 40 lat wcześniej, miało miejsce zdarzenie w Kadesz Barnea, gdzie będąc już na progu wejścia do Kanaanu, naród się cofnął.
tam było wiele czynników, które się na to pewnie nałożyło, ale przede wszystkim no, niewiara w Boże Słowo. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, jak długo będą za ten grzech, no jeśli tak to mogę określić, pokutowali, tak? 40 lat. Dlaczego 40 lat? Ponieważ badaliście tę ziemię przez 40 dni, a więc daję wam rok za każdy jeden dzień. I rzeczywiście tutaj ten werset potwierdza, że to wejście, ten moment, kiedy znaleźli się na progu ziemi obiecanej, ma miejsce w 40 roku, po tym właśnie momencie. Czyli nie było to ani krócej, ani dłużej. Bóg dotrzymał słowo i to proroctwo, no bardzo smutne w swoich konsekwencjach, jednak spełniło się. To też świadczy o tym, jak bardzo dokładny jest Pan Bóg i prawdomówny. Tak, warto zwracać uwagę na szczegóły, prawda? Tu jeszcze jest dowód też tego, że Mojżesz brał na poważnie Słowo Boże. Jak powiedział, tak się stanie. Jeżeli, kiedy zaczyna się historia z Księgi Powtórzonego Prawa, to jest dokładnie 2 miesiące przed końcem tego okresu proroczego. I Mojżesz nie dyskutował tu, że czy to będzie za 2 miesiące, czy może jeszcze rok dłużej, albo może miesiąc wcześniej, ale wiedział, że ma 2 miesiące czasu na to, żeby się pożegnać i żeby zrobić obrachunek jakby sumienia z tym narodem, z którym tyle przeżył, prawda? I zaczyna w tym momencie przypominać, opowiadać, powtarzać, kierunkować, w jakiś sposób radzić, polecać. No tak, ludzie mogli usłyszeć słowa i powiedzieć, rzeczywiście, miało być 40 i dobiega końca ten okres. A my stoimy na polach Moabu i niedługo przejdziemy Jordan i zdobędziemy ziemię obiecaną. Także ludzie mieli dowód na to, że Boże słowa wypowiedziane kiedyś są warte poważnego potraktowania. I już nikt z tym nie dyskutował prawdopodobnie. Tak. To było wtedy oczywiste, prawda? Jeden z dowodów na prawdziwość Biblii, takich konkretnych faktów, które są zapowiedziane w Biblii, mamy wiele. I naprawdę zadziwia to, jak po prostu precyzyjnie potrafi się to spełnić. Ale dzisiaj oczywiście rozmawiamy o tym szczególnym przypadku. Wiecie, mnie osobiście jeszcze zadziwia jedna rzecz. A więc jest te 40 lat wędrówki, wiemy, że działo się w tym czasie wiele trudnych rzeczy, pogrzeb za pogrzebem, pogrzeb za pogrzebem, ginie tysiące ludzi. I czego dowiadujemy się? Mimo tego, że stoją na granicy ziemi obiecanej i ilu ich jest? Jak to opisuje Biblia? Na samym początku tutaj właśnie tej Księgi Powtórzonego Prawa. Mogę? No bardzo proszę. Od 9 wiersza. I powiedziałem wam w owym czasie, sam jeden nie mogę was nosić. Pan, wasz Bóg, rozmnożył was tak, że dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie. Pan, Bóg waszych ojców, niech rozmnoży was 1000-krotnie i niech wam błogosławi, jak wam obiecał. Dziwna kara, prawda? Wyginie 600 tysięcy ludzi, którzy wtedy zostali określeni jako ci, którzy nie dojdą, nie wejdą do ziemi obiecanej. I tak się stało. A mimo to jest ich tylu, jak ktoś powiedział tutaj, jak gwiazdy na niebie. Boże błogosławieństwo, Boża łaska. No na pewno można o tym w taki sposób mówić, prawda? Tak, Bóg wiedział, jak wykorzystać ten czas, te 40 lat na pustyni. To była piękna szkoła dla tego narodu i dla Mojżesza na pewno. Szkoła charakterów, szkoła życia, warunki trudne, ale mimo wszystko zapewnione mieli bezpieczeństwo i wszystkie, niczego im nie brakowało. Zapewnione mieli zdrowie, zapewnione mieli bezpieczeństwo, także de facto ten czas to nie była kara, która miała polegać na tym, że ich siły miały zwątpleć, mieli zrezygnować ze swojego zdania, mieli zrezygnować ze swojej wiary, ale mieli się wzmocnić i wzmocnili się pod wszystkimi względami. Pod względami doświadczeń z Bogiem, jakie przeżywali każdego dnia, chociażby zbierając tą mannę, czy widząc inne błogosławieństwa, ale ich siły fizyczne, ich liczebność, to wszystko mimo tak dziwnych okoliczności była niesamowicie błogosławiona i niesamowicie wzrastało. To było coś wspaniałego, że ludzie, którzy
faktycznie byli pozbawieni wpływu otoczenia. Mogli dobrze kształtować swoją osobowość. Oni mieli jako otoczenie, jako wzór, to mieli świątynię, mieli obłok, mieli słup ognia, mieli kapłanów, no i mieli Mojżesza, który bezpośrednio przecież dostawał wszystkie wskazówki od nikogo innego, tylko od Jezusa. Może wejdę tylko w słowo i troszeczkę to zatrzymam, ten optymizm, o którym mówisz, bo jednak mamy do czynienia, a może przeczytajmy czwartą Księgę Mojżeszową, kiedy mamy bunt za buntem i te 600 tysięcy ludzi umiera nie tylko z powodu grzechu sprzed kilkudziesięciu lat, ale z powodu konkretnych buntów, które się pojawiają, szemranie, narzekanie, bunt, powątpiewanie, próby zabijania Mojżesza. A więc kto dojrzewał, to dojrzewał i to, co mówisz, jest prawdą. Ale kto trwał w buncie, trwał nim do końca. Natomiast my zwracamy uwagę na to, że rzeczywiście Bóg mimo wszystko ten swój lud buduje, liczebnie się to wszystko rozwija, duchowo ci ludzie też dojrzewają. Tak, ci, którzy stoją na granicy Ziemi Obiecanej, są innymi ludźmi niż ich przodkowie. Ale z tego zrodziły się też pewne wyzwania. No właśnie, mimo tego, że to Pan Bóg prowadził ten lud, ale od wersetu 12 czytamy tak. Ale jakże ja sam poniosłem wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory. Postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy. Dobra to rzecz, którą rozkazałeś uczynić. No i tak dalej. I tutaj mówi, jak to wszystko zostało zorganizowane. Widzimy, że no być może to też doświadczenie Mojżesza, które zdobył w Egipcie, będąc wychowywany na dworze Faraona, ale chyba bardziej tutaj słuchał Pana Boga, to co też kiedyś ten jego teść Jetro mu doradził. Lud jest zorganizowany, także to są takie zręby, które wskazują i na przyszły Kościół, organizację, że to wszystko ma mieć jakieś ramy, nie pełny spontan. To jest bardzo ważna myśl. Kościół Starego czy Kościół Nowego Testamentu to jest Kościół, który jest zorganizowany, który jest uporządkowany. To jest taki Kościół, w którym są rozdzielone różne obowiązki, różne odpowiedzialności. Innego Kościoła nie ma. Owszem, możemy mówić o takim bezpośrednim prowadzeniu każdego człowieka, ale to, co Ewa powiedziałaś, jest niesamowicie ważne. W czasach Mojżesza ten Kościół, no, z uwagi na liczebność, wymaga zorganizowania i jest to błogosławione, akceptowane przez Pana Boga. To jest to, z czym teraz my żyjemy, może w innej formie, ale jednak doświadczamy dobra w postaci organizowania zboru, no jakkolwiek, no wszystko musi po prostu być uporządkowane. I to są, mamy też w Nowym Testamencie. Zobaczcie, że kiedy Kościół na początku jest mały, tak, to jest ta grupa 120 osób w Wieczerniku, a już po wlaniu Ducha Świętego to są tysiące naśladowców Chrystusa i już zachodzą pewne problemy i potrzeba organizowania, potrzeba przydzielania pewnej odpowiedzialności ludziom, stąd chociażby urząd diakonów. Potem, kiedy Kościół się rozwija, są powołani starsi zboru, tacy lokalni przywódcy zborów. Dzisiaj mamy taką modę na pewną niezależność. Ludzie mówią, nie chcę żadnej religii zorganizowanej. Każda religia zorganizowana jest niedobra, jest z definicji zła. No, warto jednak czytać Pismo Święte i zobaczyć, że Kościół Boży jest zawsze Kościołem zorganizowanym według oczywiście Bożego pomysłu. Dziękuję bardzo. No ale patrzymy na ten Kościół już wtedy zorganizowany, w jaki sposób to wszystko jest uporządkowane i dochodzą do miejsca, o którym właściwie już dzisiaj mówiliśmy, Kadesz. Kiedy słyszymy słowo Kadesz, to co tam się wydarzyło? No właściwie to było tylko krok wejść do ziemi i zajmować ją. Podbijać. No przecież. Dobrze, to dlaczego ciągle o tym Kadesz w Biblii czytamy? Ale jednak chcieli sprawdzić to własnymi zmysłami, jak to jest. Posłali przedstawicieli, którzy jako szpiedzy obeszli
i przynieśli takie sprawozdanie trochę mieszane. Z akcentem na co bardziej właściwie? Jednak z akcentem, oj, jak tam mu wysokie mury, a jacy oni mocni, olbrzymi jacy, oj, jak tam ich jest dużo. Jak oni tam już się zasiedzieli tyle czasu, jak oni tam wszystko nie uda się zorganizowali, oj, będzie ciężko. No. Oj, nie. To się chyba nie da. Dobrze, jak się to wyraziło w ogóle w tamtym czasie? Tu już byśmy musieli sięgnąć nawet do tego fragmentu z Biblii. Księga Powtórzonego Prawa mówi o tym w pierwszym rozdziale od wiersza 20. Co ci ludzie, jak oni wyrażają to swoje niezadowolenie? Jeżeli, zobaczcie, czytamy, sprzeciwiali się Mojżeszowi. Jeżeli czytamy, szemrali. Jeżeli czytamy, nie uwierzyli Bogu. Jeżeli czytamy, szemrali w swoich namiotach. No słuchajcie, to jest taki proces, którego się nie zatrzyma, prawda? Ludzie szemrają w swoich domach, w swoich namiotach, w swoich gronach najbliższych przyjaciół i urasta to do wielkiego buntu. Wtedy właśnie Bóg mówi, dobrze, nie chcecie, to nie. 40 dni wędrówki, w takim razie 40 lat wędrówki do ziemi obiecanej i będziecie mieli ale taką karę. Oni nie tylko szemrali, oni sobie powiedzieli, wybierzmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu. No. To jest otwarty bunt. No słuchajcie, powszechne kapłaństwo. Prawda? Raczej pospolite. Pospolite, prawda? Właśnie. Nie takie powszechne na zasadzie, że Bóg jest moim panem, ale jest to takie powszechne kapłaństwo, w którym to ja jestem najważniejszy. To moja opinia musi być wzięta pod uwagę. To ja mam najlepszą ocenę rzeczywistości i mnie należy słuchać. I Kościół jest świetny, nawet ten zorganizowany, pod warunkiem, że jest dokładnie tak, jak ja mówię. Groźnie brzmi? Było groźne. Tak właśnie to wyglądało. To nie było pospolite kapłaństwo, które miało wtedy istnieć. To było pospolite kapłaństwo. Takie, w którym Boga w rzeczywistości nie było. No i wtedy Bóg zapowiada karę i ludzie mówią, no właśnie, co wtedy mówią? No wtedy już chcą iść i zdobywać. No ale Mojżesz mówi, nie, Bóg tego nie będzie błogosławił. No, niektórzy poszli i poginęli. To był znowu kolejny bunt. To, co mówił Bóg, nie liczyło się, tylko liczyło się to, co oni uznawali. Tak? Nie chcieli konsekwencji. W sumie też nie chcieli słuchać Boga, tylko nie chcieli ponosić konsekwencji tego, co było złe. Ale jeszcze był jeden bardzo istotny aspekt tego wydarzenia, że Bóg miał właściwie też dość już tego narodu i mówi, kolejny raz mówi, wytępię ich, wyniszczę, a ciebie uczynię narodem. Mówi Mojżeszowi drugi raz to. I tutaj jest postawa Mojżesza bardzo istotna w tym wydarzeniu, bo tu się mi to przypomina, co Ewa wcześniej czytała, jak to Mojżesz z Bogiem rozmawiał po buncie pod Chorebem, po odstępstwie. Mój lud, twój lud, jak się przerzucali z Panem Bogiem, prawda? Takie, no coś takiego chyba w tym jest, że dzisiaj często powołujemy się na takie żydowskie targowanie się, prawda? Nie, z tym, że to nie było chyba tak. To nie było moje, to mój, nie. Właśnie to było targowanie na zasadzie, to jest twój lud. Mojżesz nie mówił, to mój, to jest twój lud. Więc właśnie to wcale nie był zachłanny, wiecie, w takich myślach o tym, że to moje, to dla mnie, to mi się coś należy. Nie. To było to właśnie jest ten smaczek takiego targowania. Nie. Wszystkimi siłami do siebie. No dobrze, nie, ale... Nie, ja wcale. Jaki argument był teraz podnoszony przez Mojżesza? Bardzo subtelny. Jaki? Bardzo subtelny. Panie Boże, pomyśl sobie tylko, co ty chcesz zrobić. Co powiedzą ludzie? Powiedzą ludzie, że byłeś za słaby, że nie dałeś rady z tym ludem nic zrobić, że stanąłeś przed zaporą taką, która była niemożliwa do pokonania. No i żeby wyszło na twoje, to ich no dobrze, wybiłeś. A co za różnica, co sobie ludzie pomyślą o Panu Bogu? A co to mnie w ogóle obchodzi? Chyba Mojżesz miał świadomość tego, do czego ten naród jest powołany. Naród był powołany, żeby objawić Boga i żeby w tym narodzie zadziało się zbawienie i objawić Boga wszystkim dokładnie ludom. I mnie powinno interesować, co ludzie inni myślą o mnie, o mojej wierze i o moim Bogu. Bo jeżeli mnie to nie interesuje, to ja jestem pogubionym człowiekiem.
Ja się liczę, czy się Bóg liczy? Na moją chwałę, czy na chwałę Boga ma się dziać to, co jest dobre w Kościele Bożym, prawda? Mojżesz to rozumiał. No, trochę to dziwnie wygląda. Ja czytam te dwie historie, gdzie dwukrotnie Mojżesz stawia się za swoim narodem, bo wychodzi, że tak jakby troszeczkę Mojżesz był lepszy od Pana Boga, tak? Bo przekonuje, Panie Boże, nie czyń krzywdy, a Pan Bóg chce już tutaj krzywdę zrobić. Ja myślę, że to była też pewna próba wiary, że przecież Bóg jest miłością, to już padło na początku naszego studium. I teraz to była pewna próba dla tego przywódcy, jaki on przyjmie kierunek. Czy tak po prostu zgodzi się z takim działaniem Pana Boga? Tak, Panie Boże, wytraćmy ich, zacznijmy historię od samego początku. Myślę, że Pan Bóg miał takiego zamiaru, tylko to była pewna próba. Chciał niejako doświadczyć, sprawdzić jego charakter jako przywódcy, czy on nadaje się do tej służby, którą mu powierzył. I za pierwszym razem, i za drugim razem Mojżesz zdaje wspaniały egzamin właśnie jako przywódca, ale chyba nie jest lepszy od Pana Boga. No, kiedyś powiemy jeszcze o takiej historii, w którym egzaminu nie zdał, ale to nie dzisiaj. Natomiast słuchajcie, no mamy jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić nad inną kwestią poruszoną właśnie w tej księdze, nie tylko w tej księdze, a mianowicie traktowanie tych siedmiu narodów, które do tej pory zamieszkują Kanaan, ziemię obiecaną. To jest trudna sprawa. Jak to jest, słuchajcie, bo mówimy, no mieli zająć ich miejsce, to jest wypowiedź neutralna. Mieli ich przeprosić, no nie. Mieli obłożyć ich klątwą i Biblia mówi w wielu miejscach, mieli pozabijać mężczyzn, kobiety, dzieci. Ciężkie do wyobrażenia dla człowieka w XXI wieku, szczególnie chyba. Jak w ogóle można odnieść się, jak można próbować zrozumieć, albo może próbować wyjaśnić tę sytuację, bo nie jest to nic takiego łatwego. Poświęćmy na to. Jakich byśmy w ogóle próbowali argumentów może użyć, żeby to zrozumieć albo wytłumaczyć? To jest w ogóle problem, zwłaszcza obecnie, kiedy pewne tematy są niezwykle gorące, chociażby to, jak traktować obcokrajowców, uchodźców z różnych krajów, gdzie nie toczą się jakieś walki i którzy przyjeżdżają i tutaj dobijają się do naszych granic, abyśmy za szybko nie wyciągali pewnych wniosków z tej historii, dlatego że kontekst jest zupełnie inny. Gdy troszeczkę głębiej wnikamy w Pismo Święte, a też poznajemy kulturę tych narodów, dowiadujemy się nie najlepszych rzeczy na temat stanu moralnego, tak, nie tylko duchowego, moralnego tych narodów, które zamieszkiwały, że to były narody, które były straszliwie zdemoralizowane, niezwykle okrutne. I one też miały swój czas, miały czas swego nawiedzenia. Bóg długo czekał również na te narody, aby one poprawiły jakby swój status, swoje zwyczaje, ale nic się przez długie lata nie stało. I tutaj no, Pan Bóg przystępuje do, Pan Bóg wymierza jakby karę, jeśli uznajemy go za suwerena, Bóg ma prawo, tak, robić to, co uważa za słuszne. Tylko tutaj o tyle nam trudno zrozumieć tę historię, że tutaj Bóg używa jako narzędzi innych ludzi. Bo jeśli się zgadzamy z historią potopu, zgadzamy się z historią tych wcześniejszych Bożych interwencji, gdzie też wielu ludzi ginęło, tutaj może najbardziej gorszyć ludzi to, że to czynią inni ludzie, jakby w imię Boga. Tak? No dobrze, a inne argumenty? Jedno pytanie. Kto wydał wyrok? Człowiek czy Pan Bóg? Dla mnie to jest kluczowe, słuchajcie. To nie jest tak, że Mojżesz wpadł na pomysł, te siedem narodów to trzeba tak i tak potraktować. Nie, bo w takiej sytuacji to byłoby wielkie ryzyko po prostu pomyłki. To, co ja uznaję za szczyt niemoralności, no, dla Boga może być jeszcze duży margines, gdzie Bóg mówi, poczekam, bo jest szansa, jest nadzieja. Może odczytam z pierwszej Mojżeszowej to, co Bóg mówi do Abrahama. 15 rozdział, 16 werset. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem się dopełni wina, nie dopełni się wina Amorytów. Już tutaj widzimy zapowiedź tego sądu Bożego. Dlaczego? Bo tak się Bogu tylko upodobało. Chyba już dłużej nie można było ratować. I to, co powiedziałeś, jakaś szczególna niemoralność. Chyba nie tylko o niemoralność chodziło, ale
jakieś okrucieństwo tych narodów, te prawa, które Bóg daje Izraelitom, jak mają traktować czy przychodniów, czy niewolników, czy obcych, wskazują, że to jest, ma być coś innego niż to, co gdzieś blisko jest. Więc może to wskazywać, jak źle było z traktowaniem innych. Może tutaj to, że każe też i dzieci zabijać, to jest może szczególnie trudne, ale ja może odniosę się do pierwszej Samuelowej, kiedy Bóg polecił Saulowi, aby zabił Agaga, nie zrobił tego. I później jest taka scena, a potem Samuel rozkazał, przyprowadźcie mi Agaga, króla Amalekitów. Agag szedł do niego w więzach i niespokojny, myślał, czy ustąpiła gorycz śmierci, lecz Samuel powiedział, jak twój miecz pozbawiał kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet nie ma ich twoja matka. Widzimy, że z takim szczególnym okrucieństwem i wtedy tutaj Samuel zabija tego Agaga. Ale jeżeli czytamy inne historie biblijne, chociażby historię Estery, tam w trzecim rozdziale widzimy Hamana, który tak nastaje na Żydów. Dlaczego? Bo był potomkiem Agaga, który przetrwał. I tutaj może to też rzucić pewne światło, dlaczego Bóg mówi, aby w taki, a nie inny sposób uporządkować pewne sytuacje. A poza tym to, co już padło, Bóg jest suwerenem i tak jak ten świat stworzył, ma być świat istnieć. Tutaj ludzie mają istnieć według pewnych zasad, których nie powinni przekraczać i Bóg może to osądzić, to co się dzieje na ziemi. No właśnie, Bóg może osądzić. Sąd Boży to jest coś, co w Piśmie Świętym występuje. Wspomniałaś potop. Jeden z przykładów, prawda? Ale przecież moglibyśmy nawet mówić o sądzie ostatecznym, w którym też będzie tak, że będą ginęli mężczyźni, kobiety, dzieci. Znowu Bóg w pewnym momencie przerwie historię grzeszenia i każdy grzesznik, ktoś powie, no a są inni? No tak, są na ziemi grzesznicy, którzy okazują skruchę, którzy gotowi są prosić Boga o przebaczenie, którzy rozpoczynają z Bogiem nowe życie. Ta historia jest inna, a historia grzeszników, którzy brną w grzechach, a przecież Bóg tym ludziom dał setki lat. Można powiedzieć, ta ostatnia szansa, to nie była ostatnia szansa na zasadzie jeszcze 5 minut, to były setki lat, gdzie Mojżesz musiał no, jeszcze się tam za dłuższy czas urodzić, ale przecież Abraham wśród nich żył, wielce poważany, szanowany. Przecież to był człowiek, który wierzył w tego prawdziwego Boga i na pewno ludzie wiedzieli o prawdziwej religii i tej innej moralności, której u siebie nie widzieli. Spotykamy Melchizedeka, który gdzieś tam jest kapłanem Boga Najwyższego i spełnia swoją rolę i wyobrażam sobie, chociaż ktoś powie, no to już jest tylko moja wyobraźnia, że takich ludzi mogło być wielu, którzy w tym czasie byli narzędziami Boga w tym, żeby tym ludziom pomóc, ale nie skorzystali. Przychodzi sąd Boży, co mi zostaje? No zaufać w to, że skoro Bóg dokonał takiego sklasyfikowania ludzi, to było to sprawiedliwe. Czy mam na to jakieś tam gotowe przykłady? No nie, nie wszystko jest dokładnie opisane, ale na tym polega zaufanie Bogu, który dokonuje swojej decyzji i ja mu ufam, że zrobił to dobrze, ratując kogo się da. Przykład Rahab. No właśnie. Prawda? Nie rządnica, byśmy powiedzieli, no akurat najlepszy przykład, żeby okazywać łaskę, a jednak dało się ją uratować. No ale to, co ona jeszcze mówi tutaj, kiedy przychodzą ci posłańcy do niej, że lud, jej naród wie, jaka jest sytuacja i mieli jeszcze ten czas, chociażby tych 40 lat, nawet tych ostatnich, na ratowanie się, a ona z tego narodu, który miał być do wyginięcia, zostaje, wchodzi w skład, w rodowód Jezusa Chrystusa nawet. Słuchajcie, natłok myśli, zobaczcie, ile my będziemy mogli się namyśleć, narozważać przy tej księdze, kiedy będziemy ją rozważali przez najbliższe tygodnie. No, słuchajcie, musimy jednak chyba powoli kończyć, ale zachęcam, wiecie, do czytania, do zastanawiania się, do modlitwy, do takiego szukania odpowiedzi, chociaż nie znajdziemy pewnie odpowiedzi na wszystko. I to nie jest ucieczka
Słowo Boże mówi o tym, że gdzieś tam w czasach ostatecznych Bóg przewiduje jakieś 1000 lat na Boży sąd, który będzie polegał na tym, że będzie można zadać chyba samemu Panu Bogu pytanie, dlaczego? I to jest też dobry przykład, który mówi o tym, że trzeba chyba trochę cierpliwości, ale tej cierpliwości połączonej z zaufaniem, że to, co Bóg robi, robi jak należy. A my z sądami się nie musimy śpieszyć, bo my do sądów powołani nie jesteśmy. Tamci ludzie akurat byli tymi narzędziami i tylko w tym zakresie mogli wypełniać Bożą wolę. Moi drodzy, kończymy nasze rozważanie. Spoglądamy na Mojżesza, na decyzje, które podejmuje, organizuje Kościół, musi podejmować i realizować trudne sprawy, które Bóg składa na jego barki. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na tle Bożych przepisów, praw. Będziemy spoglądali nieraz jeszcze na człowieka, który naprawdę może być dobrym wzorem. Pomódlmy się jeszcze. Dobry nasz Boże Ojcze, jako Twoje dzieci przychodzimy do Ciebie, by podziękować za Twoje cudowne prowadzenie Twojego narodu przez tyle różnych doświadczeń. Boże, mówiliśmy o wydarzeniu, które miało miejsce 2 miesiące przed wejściem do ziemi obiecanej, do kraju szczęścia wymarzonego, oczekiwanego długo. Boże, my stoimy w podobnym miejscu jako ludzkość, jako Twoje dzieci. Być może nam zostało też tylko te 2 miesiące, a może mniej. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś nam przypomniał tę drogę, jaką nas prowadziłeś, jak nas uczyłeś, jak nas kochałeś i co byłeś gotowy dla nas zrobić, żebyśmy mogli w pełni oddać Tobie chwałę i ogłosić wszystkim, że ten dzień już jest tak blisko. Tak jak Mojżesz był pewny, że to się stanie już za 2 miesiące, tak my musimy być pewni tego, Boże, że to jest takie już niedalekie. Boże, chcemy Ciebie wielbić. Niech imię Twoje będzie rozsławiane przez wszystkich, którzy żyją. I niech dzieje się Twoja wola, Panie. Prowadź nas, aż wejdziemy do naszego wspaniałego niebieskiego Kanaanu, do naszej wiecznej Ojczyzny. Wysłuchaj naszych próśb w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas przy Bożym Słowie. Mojżeszowi to spędzanie czasu przy Bożym Słowie zajęło 2 miesiące. Na początku 5 Księgi Mojżeszowej, w 1 rozdziale, wersecie 5 czytamy: za Jordanem, zatem w ziemi moabskiej, Mojżesz postanowił wyłożyć to prawo Izraelitom. Ileś mów Mojżesza. Sam wiedział, że już nie wejdzie do tej ziemi obiecanej, bo wydarzenia opisane w 4 Księdze Mojżeszowej pokazują fakty, które rzeczywiście zamknęły mu drogę do tego celu, ale zrobił co mógł, żeby ci, którzy mają przed sobą historię nowej ziemi, ziemi obiecanej, mogli do niej wejść z gotowymi sercami. I sądzę, że jest to chyba taka dobra ilustracja, która mówi o tym, co jest rzeczywiście ważne w tym ostatecznym rozrachunku, co jest najważniejsze, żeby można było odziedziczyć to Królestwo Boże. Natomiast nas wszystkich zapraszam na kolejne rozważanie właśnie tych różnych mów Mojżesza, ale ze szczególnym uwzględnieniem przymierza, o którym też w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy. I to jest to rozważanie, które będzie miało miejsce już za tydzień. Serdecznie pozdrawiam, życzę Bożych błogosławieństw i do zobaczenia przy następnych okazjach.